Hejka wszystkim, zapraszam do drugiego odcinka w Avatar World. I dzisiaj stworzymy sobie domek, ale najpierw oprowadzę was po reszcie miejsc. Tu. Tak, tak szybciutko, bo chcę mieć też dużo czasu do jakby domku. Tu jest tyle tych miejsc, że się po prostu nie da tak szybko oprowadzić. Przebijemy sobie balony. I idziemy do następnego. Tu jest jakieś co. Dobra, nie będę wam już tego pokazywać. Pokażę wam to przy okazji, jak tam będę chodziła. Tu jest nowe miejsce też. Bo jest tutaj bardzo dużo jeszcze miejsc, a ja chcę stworzyć sobie domek. Więc idziemy. Muszę zabrać stąd te paczki, bo nie, tak jak mówiłam w poprzednim odcinku, tu nie będzie mojego domu. Nie ma takiej opcji nawet. Że na serio, to ja tak muszę przenosić. No dobra. No nie mogę sobie paczki zabrać. No cóż. Grilla ja i tak nie chcę. Żeby nie było. Dobra, tą paczkę też weźmiemy. O, no nie mogę tego przenieść. Dobra, ogólnie wezmę po prostu to. Ja wzięłam ten dywan? Wzięłam. Fortepian. Ogólnie zasłony też weźmiemy, bo może się też przydadzą. Czy mogę to wziąć? Nie, niestety nie. No, windy raczej nie wezmę, ale chciałam te lampki. Dobra, wezmę też ten żyrandol. Wezmę wszystko tutaj ogólnie, bo nigdy nie wiadomo, co się przyda, a co nie. Może sobie kuchnię stworzę. Za pomocą tych szafek. Willa to będzie moje miejsce, gdzie będę wyrzucać wszystko, co jest niepotrzebne po prostu. Bo jest duża i dla mnie niepotrzebna. Dobra, tu już się to zaczyna. Więc nie zostało tu za dużo miejsca. A co mi tam bierzemy te drzewka? Chwilka. Ej, nie można ich już zmieniać. Dobra, bierzemy też tą pakę. I teraz już na to musimy zmienić. Dobra, tu mamy sporo miejsca. Tego nie możemy wziąć. No trudno. Tak po prostu aż tu się chce mieszkać po prostu.
To wyłączymy im ogień, żeby nie mieli tak dobrze. Weźmiemy sobie to i to też. O, mogę drzewo wziąć. Bierzemy wszystko, co się da. No bo w końcu co mi szkodzi? I tak będę potem odnosiła te większość rzeczy. Lepiej mieć niż nie mieć. Półki sobie też weźmiemy. Do sypialni się zasłony przydadzą, chociaż w sumie te może będą do tego. Do pokoju, gdzie... Ej, to wygląda teraz jak willa. Trochę. To łóżko zajęło większość miejsca, no ale... można układać też na łóżku, na szczęście, albo przy... Ach. Jednak chyba dwa odcinki to będzie robienie mojego domu. Weźmy sobie kolejne paczki. Dobra, weźmy sobie jeszcze to. Nie będę miała oczywiście tego wszystkiego w moim domu. Musimy jakoś tutaj przewinąć dalej. Dobra, nie biorę już tych rzeczy. Niech to sobie tutaj w sumie zostanie, bo stąd chyba nic nie będę chciała. Dobra, jeszcze tą paczkę jedną wezmę. I to. No i tyle. No to jeszcze ten stoliczek. Ten. I jeszcze to lustro. No i ten stoliczek. I jeszcze z ostatniego, trzeciego piętra jest bardzo dużo do wzięcia. Nie? Jak to nie? Przecież tu były rzeczy. Bardzo dziwne. No cóż. Dziwne, ale okej. Ale przecież tu było dużo rzeczy. Aha. Ja muszę dopiero to odebrać. Okej, bo to w prezencie przychodzi. Wow, no teraz to można żyć. Muszę iść tam gdzieś, gdzie nie jest tak dużo zbytnio miejsca. Dobra. Stąd nie bierzemy wszystkiego. Postaramy się nie wziąć wszystkiego. To jest wszystko takie piękne. No leć muzyka. No. Absolutnie, huśtawkę też bierzemy. O, ja mam ochotę tutaj zamieszkać. Chwilka, czy to jest...
podświetlana szafeczka. Dobra, wezmę może takie 100, 2, 3. Dobra, idziemy robić teraz mój domek, bo postać już stworzyłam w tamtym filmiku. Ty wypadł z mojego domu, absolutnie. No ja cię nie chcę tu. Dobra. Dobra, otwórzmy te paczki. Bo inaczej się zrobić nie da. Tu sobie składujmy te nasze paczki z tymi rzeczami. Nie wiem, czy ja w ogóle dam radę coś tutaj zrobić. O my God. Tu też nie jest lepiej. Po co ja brałam te wszystkie rzeczy? Dobra, krok po kroku. Zrobimy sobie takie stertę z tych wszystkich pudełek. Dobra, zrobimy tak. I to na to. No. I teraz nie jest źle. Zaczniemy od z tego salonu. Zaczniemy w ogóle od tego, żeby tutaj zmienić kolor ścian. Nie na taki, na inny. Dobra, taka. Tutaj na może, nie wiem, taki. Nie. Myślałam, że pasy klikam. Dobra, tak niech już będzie. Podłoga taka. Pink kanapy to się gdzieś indziej przyda. Narożnik. Okej, jest to w porządku. Ale tutaj musi być wszystko różowe. Bo powiem jedno. Ten pokój jest straszny. Jest okropnie straszny. Jest taki brzydki, że ja nie wiem. Więc to tutaj trzeba przemienić wszystko. Dobra, może być. Nie da się zmienić koloru. Może być taki.
Dobra. Czarny. Na razie. To nie będzie trudno. To nie będzie łatwy odcinek. Inaczej, to będzie bardzo trudny odcinek. Nie! Czy ja widziałam telewizor? Dobra, paczki na końcu. Jakieś jasne sobie weźmy, może takie coś. Tego też zmienimy kolor. A, tego zmieniamy kolor, dobra. Ach, kuchnia jest taka beznadziejna tutaj. Wszystko trzeba będzie zmienić. Tu są jeszcze paczki! Nikt mi nie mówił, że tu są jeszcze paczki. Dobra, taka podłoga wystarczy. Lustro. Dobra, myślę, że jest tutaj ok. Masz. Dobra. Nie wiem totalnie, może tu sobie drzewo damy. Już nie wiem, wola po tej stronie drzewo. Tu będzie stało drzewko. Nie? Tu nie może stać drzewko? Dobra. Chwilka. Chcę coś sprawdzić. Nie. A, to, okej. Chcę coś sprawdzić. Czy ta roślinka jest... Nie, nie będzie takich roślin, które są luźne. Bo potem ja chcę wyjść z gry, w sensie na tym, na telefonie i nie mogę. Bo co? Bo roślinka się rusza. Omg, to będzie mega trudny odcinek. Zacznijmy więc od góry, żeby nie patrzeć na to coś. A, ja to nie chcę łazienki. Spróbuję jakoś to przewinąć, żeby przewinąć to dalej. Żeby nie było, dalej nie będę mieszkać w willi. Ja się nie zgodzę na mieszkanie w willi. A, tu są te rzeczy. To się przyda w sumie tutaj. No nie, tutaj też musi być tak brzydko. To troszeczkę zajmie, słuchajcie. Ale ja się nie poddaję. Będzie tak, jak ma być. Wszystko. Czasem robienie całego domku od nowa jest męczące. Dobra, nie, inaczej. Ja już nie mogę. Może też nie pomyślałam, że po prostu się zwrócimy do willi z tych rzeczy, których na pewno nie będziemy używać, bo ja nie będę mieć łazienki. To może użyjemy, więc to zostaje. Piekarnik? Na pewno nie będę mieć piekarnika. A krzywe lustro to też nie, ten obrazek też. Ta szafa się nie przyda raczej. To jest okropne, to jest okropne. To też nie będzie używane i to też.
Ta lodówka na pewno nie, to coś nie. Te beznadziejne krzesła, ten bardzo dziwny stojak, jakieś takie rzeczy. Z tego wszystkiego się zrzucimy, żeby było nam łatwiej. Jednak tego dywaniku nie chcę i tego, i tego, i na pewno. Akurat może chcę. To też, ale to nie. To zostaje. Te ochydztwa na pewno nie. To jednak też nie. Ach, po co ja wzięłam stąd te wszystkie rzeczy? Dobra, to nie. Jeszcze tutaj. No mygę, lodówkę wzięłam. Chociaż ta lodówka jest spoko. Krzesła na pewno nie są spoko. To może troszeczkę zająć. Przewinimy sobie tutaj. Dobra, te szafki zostają na razie jeszcze. To się przyda do kuchni. Ja nie mam bladego pojęcia, czy mi się przydadzą te drzewa. Ja po prostu je wzięłam, nawet nie wiem po co. No, ale zostają. Łazienki też na pewno nie zostają. Też zawsze chciałam mieć łazienki, bo łazienki to takie ładne rzeczy tutaj mają. Dobra, myślę, że już jest troszeczkę więcej miejsca i że teraz sobie może poradzę. Aha, okej, to w taki sposób. To w taki sposób. No. Dobra, muszę tak zrobić po prostu, żeby te rzeczy tutaj stały, nie lewitowały. Jest! Dobra, idziemy teraz do domku. I błagam, aby teraz było mi łatwiej. Dobra. Zaczniemy w ogóle od tego, że trzeba umiejscowić łóżko. Teraz nie wiem, czy tutaj. Tutaj myślę. No tak. To za chwilę, jasne? Tutaj będzie łóżko. Weźmiemy sobie w sumie tą szafę. Ale mam taki pomysł fajny, że tu będzie szafa, a tu będzie łóżko. I zobaczmy, jak to się teraz nam tu sprezentuje. Ok, jest w porządku. Weźmiemy także to. Chociaż w sumie dlaczego mam to brać tutaj? No dobra. Chociaż tutaj bym wolała mieć to biurko. Na pewno muszę mieć lustro. I chyba tu będzie dobrze mieć lustro.
ale jeszcze kolory sobie musimy pozmieniać, bo ja z takimi kolorami żyć nie mogę. To zmienimy w sumie na taki. To niech będzie taki kolor. Hop. I jakiś czarny. Nie ma czarnego. Dobra. To niech będzie... O, taki. Ładny bardzo ten mój pokoik. Ale ta ściana będzie inna. Taka. Okej, czy coś jeszcze stąd? Ten tutaj dywanik, bo tutaj będzie mieć eleganckie biureczko. Chyba. Nie wiem jeszcze. I teraz weźmiemy sobie coś jeszcze stąd. To jest stojące, czy to jest może też wiszące? Nie, to jest stojące. Dobra, tu będzie to pasować, myślę. Tutaj. Tylko oby miały jakieś sensowne kolory. Oczywiście, że nie ma sensownych kolorów. No, dobra. Łóżko będzie pink. Prześcieradło będzie takie. Poduszki będą takie. A to będzie takie. To jest telewizor na ścianę, prawda? Tutaj jest taki ten pokój, bym powiedziała, spokojny. Czy tu się da zasłony założyć? Tak. Aha, ogólnie tak się da też założyć zasłony. Gumka będzie czarna. No taka w sumie może być. Nie wiem, czemu robię sobie w tym miejscu zasłony, ale spoko. Ten dywanik jednak wypada. No nie. Serio? Okej. Okay. To w jedynce tutaj gdzieś będzie te... Gdzieś tutaj są, powinny być te ładne rzeczy moje. Chociaż w sumie tutaj mam naprawdę... Mam taki fajny pomysł. A tu jest moja szafa, okej. Okay. Żeby, o tu bym gdzieś chciała też te szafeczki mieć. Dobra, półka taka się na pewno przyda. Ale wtedy, kiedy wisi. Ta półka tutaj może nawet zostać. Wiszący telewizor, chodź sobie tutaj na łóżko. I teraz jeszcze takie coś. Taką jakby chmurkę tu sobie. Co tu się włączyło? Ja nie chcę, żeby telewizor mi leciał. Dobra, może kolejne zasłony. Ja wiem, ja jakieś mam jakieś wścigne punkty tych zasłon, ale tak po prostu chcę. Dobra. Może się przydadzą do innej części domu.
Dobra, tutaj musi być miejsce na biurko. Nie, ta półka jednak sobie wypada, bo mi się ona tutaj bardzo nie podoba. Jak tu mam jeden telewizor. No sorry. Nie no, ja stąd już nie mogę z tym czymś. No i właśnie tutaj gdzieś damy ten, no bo chcę mieć dwa telewizory. No tutaj jest jedyne miejsce, które mi przychodzi do głowy. No więc tutaj zostaje ten telewizor. Tylko gdzie są te mega cute, sweet rzeczy? Kurde, przez tą szafę mi wszystko tutaj nie pasuje. Dobra, tu może być. Okej. Okay. Wieszaczki niebieskie. Hop. Ta lampeczka mi się tutaj przyda. Ale my ją wolałam mieć w tą stronę. W tą drugą stronę. Jakieś chyba żarty, no dobra. Dobra, to lampa jednak tu nie będzie stała. Chociaż może by to zrobić jakoś tak, że tutaj to. A tutaj to. Nie. Tu sobie postawimy ogólnie. Dobra, tu postawimy coś innego. Ale gdzie są te sweet, cute rzeczy? Tu są. Czy to jest tylko dywanik? Ten słodki stoliczek musi. Ten słodki stoliczek musi być różowy. Ten słodki dywanik tu musi stać. No serio. Dobra, to tak będzie. No cóż. Dajmy to tutaj, ale oczywiście wszystkie te rzeczy muszą być pink. Ty też musisz być pink. Myślę, że tu by się wcisnęło nawet jeszcze jedno krzesło. No. 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 Dobra. Ja szukam dalej tych tutaj rzeczy, które na pewno tu... Tu jest cała moja kolekcja tych rzeczy. Nie, no to teraz to się tutaj wszystko nie pomieści. No nie ma szans. Telewizor lecisz tu. Dobra, jedyne miejsce, jakie mi przychodzi do głowy, to jest tutaj. To się co nie będzie pink. Obręcz będzie czarny, oczywiście. Dobra, biedna szafa. No przecież tutaj nic już nie wcisnę do tej szafy. Jakoś muszę ten regał tu upchnąć. No nie, znowu muszę teraz wszystko przesuwać. Ale tutaj muszę mieć ten stolik. Ja z tego stolika nie zrezygnuję.
Chyba, że tu będzie stolik. Dobra, tu będzie stolik. Tylko jak teraz te krzesełka tutaj zrobić? Dobra, wiecie co? To wszystko sobie zrobimy w następnym odcinku. Pa, pa!